W ciągu geometrycznym rosnącym pierwszy wyraz jest równy minus 16, a siódmy wyraz jest równy minus 1 czwarta. Kwadrat czwartego wyrazu jest równy. Żeby rozwiązać to zadanie, to my na początku wypiszemy sobie te siedem kolejnych wyrazów ciągu geometrycznego, żeby zobaczyć, jak są względem siebie położone pierwszy wyraz tego ciągu, czyli a1, czwarty wyraz, czyli a4 oraz jeszcze wyraz siódmy, czyli a7. Jak nie trudno zauważyć, ten wyraz czwarty to jest środkowy wyraz tego ciągu geometrycznego. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli podniesiemy ten czwarty wyraz do kwadratu, to otrzymamy iloczyn wyrazów skrajnych, czyli na przykład a3 razy a5, ale również a2 razy a6. No i także a1 razy a7. Krótko mówiąc, jeżeli pomnożymy a1 przez a7, to otrzymamy po prostu a4 do kwadratu, ponieważ wyraz czwarty to jest środkowy wyraz tego skończonego ciągu geometrycznego. Także korzystając z tej własności, praktycznie natychmiast możemy obliczyć, że a4 do kwadratu, czyli to, o co nas proszą, każą nam obliczyć kwadrat czwartego wyrazu, to jest po prostu a1 razy a7. Zarówno pierwszy wyraz, jak i siódmy znamy, czyli po prostu mnożymy te dwie liczby. Minus 16 razy minus 1 czwarta to się równa, minusy się redukują, 16 na 4 to jest po prostu 4, czyli prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B. Z czego wynika ten fakt, z którego skorzystaliśmy? Może jeszcze warto to sobie wytłumaczyć. My bardzo często korzystamy z takiej własności dla ciągu geometrycznego, że jeżeli mamy dane trzy kolejne wyrazy to wówczas środkowy z nich, jak podnosimy do kwadratu, to to jest iloczyn wyrazów skrajnych, ale jak widzimy, to myślenie można rozszerzyć tak bardziej na zewnątrz. Czyli środkowy wyraz podniesiony do kwadratu to również może być iloczyn w tym przypadku a2 razy a6, no i również a1 razy a7. Z czego to wynika? Ano z tego, że ten czwarty wyraz, czyli a4 w tym przypadku, możemy sobie zapisać jako a1 razy iloraz ciągu geometrycznego q, w której potędze. No, oczywiście w trzeciej. Żeby z pierwszego wyrazu dostać się do czwartego, to trzeba trzy razy pomnożyć a1 przez q, czyli przez q do trzeciej. A7, tak samo możemy zapisać, że to jest a1 razy q do której? No, oczywiście do szóstej. 1 plus 6 to jest 7. No i zobaczmy, co się teraz stanie. Jeżeli ten środkowy wyraz, czyli a4, podniesiemy do kwadratu, czyli napiszemy a1 razy q do trzeciej i całość, weźmiemy w nawias i do kwadratu, to co otrzymamy? a1 do kwadratu, czyli po prostu a1 kwadrat i q do trzeciej do kwadratu, czyli q do potęgi 3 razy 2 do szóstej. I taki sam wynik otrzymamy, jeżeli weźmiemy sobie pierwszy wyraz, czyli a1 i pomnożymy przez wyraz ostatni, czyli siódmy, czyli w tym przypadku a1 razy q do szóstej, to się równa a1 razy a1 to jest po prostu a1 kwadrat, no i q zostaje do szóstej, czyli dokładnie to samo, co otrzymaliśmy powyżej. No i stąd wynika, że pierwszy wyraz razy siódmy to jest wyraz czwarty podniesiony do kwadratu, także stosując taką bardzo przydatną własność dla ciągu geometrycznego, szybciutko liczymy, że czwarty wyraz podniesiony do kwadratu jest równy cztery, czyli poprawna odpowiedź to b.